Cześć, mam ze sobą Szymona z firmy Akamai Technologies. Akamai jest po raz pierwszy na, na, na naszym wydarzeniu jako, jako sponsor, jako partner, więc chciałem zadać Szymonowi kilka pytań odnośnie profilu działalności firmy i, i, i jakby pierwszych wrażeń na temat, na temat całego wydarzenia. Powiedz mi, czym tak naprawdę firma Akamai się buduje? Czym tak naprawdę firma Akamai się zajmuje? Nazwę tą można, można czasami zobaczyć przeglądając zdjęcia na Facebooku. A co tak naprawdę robicie? Właśnie tak jak mówiłeś, um... Dużo osób nieświadomie nie, nie korzysta właśnie z usług Akamai, na przykład właśnie przeglądając Facebooka, ściągając jakiś update update Windowsa albo update e, jakiegoś programu zabezpieczeniowego, antywirusa na przykład, e, bądź na przykład ściąga cokolwiek przez iTunesy albo App Store. Właśnie wszystko, cały ten ruch i wszystkie te pliki przechodzą przez naszą platformę. Firma Akamai posiada platformę, która ma około 150 tysięcy serwerów w tym momencie na całym świecie. I ta platforma się cały czas rozrasta. I mając tą właśnie platformę, jesteśmy w stanie tak w skrócie zabezpieczać i przyspieszać strony internetowe, bądź to aplikacje też działające na internecie. Jak również robimy dużo w zakresie streamowania mediów, czyli pliki streamowania VOD, streamowanie live eventów, tak samo i zarówno to zawsze dostarczamy do wszystkiego rodzaju urządzeń mobilnych, które w tym momencie mamy. Jak i dostosowujemy do łączności bądź to sieci, jaką użytkownik posiada. Z tego co pamiętam, w wielu, znaczy w wielu przypadkach liczą się liczby, ale jak na Wasz profil działalności i to, co robicie, to liczba pracowników Akamai wcale nie jest taka duża. E, tak, jesteśmy powiedzmy, że kiedyś to była jeszcze mniejsza, tak naprawdę, dopiero teraz od kilku lat firma się zaczęła rozwijać, tak bardziej zatrudniać ludzi. W związku z tym też powstało właśnie nasze centrum tutaj w Krakowie, w Polsce, które też już w tym momencie ma około 130 osób i też dalej się rozwija. Natomiast przez to było tak mało osób, że względu na to, że platforma była bardzo dobrze zbudowana i z, z, z punktu architektury i zarządzania i tą infrastrukturą po prostu łatwo można było tym zarządzać Kilkoma osobami, po prostu z jednej lokalizacji, głównie to są Stany, bądź to Indie, i teraz też Polska, właśnie z takim rosnącym centrum w Europie. W trakcie konferencji mieli, odbywał się wykład Akamai. O czym mówiliście i co uczestnicy przeglądający nasz profil na YouTube mogą znaleźć w Waszym wykładzie? Na wykładzie, między innymi, było właśnie opowiedziane, jak zarządzamy takimi serwerami, tymi grupami serwerów i to właśnie nasz kolega Tomas, który jest inżynierem, który pracuje właśnie nad softwarem, który jest wrzucany na te wszystkie serwery. On właśnie opowiadał jak takie tworzymy właśnie wirtualne środowiska i jak na przykład robimy nowe, nowe jakiś nowy software dorzucamy, który umożliwia nowe funkcjonalności. To wtedy właśnie takie instancje tworzymy i tam testujemy je, i później, jak to wszystko dobrze działa, to właśnie jest taki deployment tego wszystkiego, więc jest taki zarys, powiedzmy, jak nasza infrastruktura działa. I tak, niestety krótki wykład, bo nie Akama jest takim tematem rzeka, by można powiedzieć, i tu można by długo, długo rozmawiać. Natomiast tych 45 milimetr jest właśnie zawarty, tak jak mniej więcej ten, ta wirtualna infrastruktura wygląda, jak się nasza firma rozwija, żeby zarządzać właśnie tą ogromną platformą tych 150 tysięcy serwerów. Z Akamai udało nam się nawiązać współpracę po raz pierwszy i teraz właściwie dwa pytania się nasuwają do głowy, dlaczego dopiero teraz, dlaczego dopiero teraz zdecydowali się zaangażować w, w, w to wydarzenie, czy to związane z tym, że, że rozwija się Wam siedziba tutaj krakowska i drugie pytanie jest, jakie są Wasze pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o ten event i czy dobrze wróży to na przyszłość, że, że chcecie się na tym będzie pojawiać, bo widzicie, widzicie w tym sens? Odpowiadając na pierwsze Twoje pytanie, to tak, najbardziej jest to związane z, z rozrostem naszej firmy tutaj w Polsce, w Krakowie. Ze względu na to, że na globalnym rynku istniejemy już od, od dawna, natomiast właśnie przez to, że teraz już rozgłosła się, się nasza siedziba i, i mamy już tyle osób, więc możemy, możemy właśnie zaalokować też ludzi, żeby powiedzmy wspierać biznes tutaj też w Polsce. No i na pełno ga głównie przejechaliśmy, żeby się tak powiedzmy zaprezentować, przedstawić, że bo dużo właśnie ludzi jest takich, co nieświadomie korzysta z Akamai, a jednak to Akamai tam gdzieś jest, bo tak mniej więcej 30% całego trafiku. Na internecie idzie przez nasze serwery, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że, że na AKMAI się trafi. No i my głównie przyjechaliśmy się zaprezentować, zapoznać ludzi. Bardzo byliśmy zadowoleni organizacją całego wydarzenia. Uważamy, że nasza prezencja tutaj była ważna też i na pewno dużo kontaktów też nabyliśmy. E, dużo ludzi też uświadomiliśmy, właśnie było tych pytań, właśnie widziałem tam gdzieś, Akamai się przewijały, jak właśnie coś robiłem na Facebooku, i a to czym bym się w ogóle e, zajmujecie? W związku z tym tak e, przyszłościowo bardziej po prostu nawiązać kontakty i tak ogłosić, ogłosić swoją firmę, jak już mówiłem wcześniej. No i przede wszystkim zadowoleni jesteśmy bardzo i myślę, że na przyszłe pełnogi też będziemy czas. E, Pelno w jednym zdaniu, jakbyś określił? Nie mogę przekinać. Fajnie, super. E, dobra, teraz jeszcze mam takie tak, tak parę pytań. E, wiecie, są, jakie są wasze, wasze cele? Wiecie, wiecie, jakie są wasze cele biznesowe? Wiecie, kogo chcecie spotkać. Czy są jakieś osoby, których tutaj na konferencji nie było, a na przykład z, z waszej perspektywy powinniśmy zaprosić, albo na kolejnych spotkaniach powinny się pojawić? Myślę, że ilość firm, która była tutaj jest dobrą ilością firm, była generalnie jeśli chodzi o, o taki rodzaj technologii i, i, i powiedzmy temat tego spotkania, to właśnie czyli operatorzy sieci i tym podobne, i tym podobne firmy, to dobór, dobór film był dobry, więc raczej nie brakowało, nie brakowało ludzi i biznesu. Co kogo byśmy chcieli jeszcze zaprosić? No my się zajmujemy dużą ilością rzeczy, więc tutaj, akurat, na przykład, były takie bardziej sprawy związane, jak działa nasza infrastruktura i jak działa nasz, nasz biznes. Natomiast my też mamy jeszcze produkty, które osobno sprzedajemy, i właśnie te, które zabezpieczają strony i robią te wszystkie fikuśne rzeczy. Natomiast to już jest osobna tematyka, zazwyczaj spotkań i, i inna tematyka konferencji. Zadam już takie pytanie na, 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 na sam koniec. My staramy się przy każdym pełnogu wprowadzać jakiś motyw, te, te przewodni jakiś temat. W tym roku było to rycerstwo średniowiecze, rycerze i królowie i królewny. Jak, jak się ustosunkowujecie do tego? Czy to jest rzeczywiście ciekawa, ciekawa rzecz, która, która interesuje uczestników, która również wam się podoba jako partnerom, czy też jest to taki zbędny dodatek? Myślę, że fajnie to angażuje ludzi i był to naprawdę fajny pomysł i zabawy też, typu trzymanie miecza na czas. Naprawdę też rozkręciły, powiedzmy, tą konferencję, i z takiej, bo czasami to takie siedzenie cały dzień, oglądanie prezentacji, wykładów może być nudne, I, i wiadomo, że jest tyle ciekawych rzeczy, ale po prostu po pewnym czasie jest dosyć. W związku z tym fajnie, że są właśnie takie wzmianki, jakieś, jakieś właśnie tu rycerze, tu zabawy, tu gry, i to jest naprawdę rozwesela całą atmosferę. E, dzięki Bogu nam się udało, bo też nam, ch nas chcieli wrzucić e, w ubiory właśnie księżów, rycerzy i, i, i księżniczek, natomiast e, udało się nam i tylko koszulki filmowe musieliśmy założyć. E... Czyli co, widzimy się w Warszawie na PLNOK PLN 2014 w klimacie Gwiezdnych Wojen. Tak jest. Super, był z nami Szymon z firmy Akamai Technologies. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać na kolejnej, kolejnej edycji. Firma Akamai znowu będzie wśród śródnych partnerów konferencji. Dziękuję za Szymon za, to, za tą rozmowę. Życzę powodzenia w dalszym rozwoju Waszej, waszej siedziby w, w Krakowie i do zobaczenia.